ładowarce, jak widzicie, mamy opony typu slick. Nie, ale ślizga się cały czas on tutaj na tym błocie. Masakra, taki syf jest na tych płytach. Tutaj oni powinni mieć jakąś, nie wiem, zamiatarka to za mało na to, to szkoda zamiatarki na takie bagno. No kurde, przy ruszaniu nawet się ślizga. Złapać, bo tam jest linka z przodu. Co? Tak podarty? Jak jest ten bolec taki czerwony, co tam wychodzi od tura, to on jest nieoryginalny. Tak. Znaczy to już nawet chyba oryginalny trochę robił, a później oryginalny zgubiliśmy. Daliśmy jakieś tam inne i już zaczęły drzeć błotniki. Też trochę za późno. Za późno zwróciłem na to uwagę. Czemu mi tak? Aha, dobra. Bo ja zapomniałem, że na dół wchodzi 9, a nie ten, a nie 10. Już tyle czasu nie ładowałem, że zapomniałem jak to układać, żeby było dobrze. Leżyny się już trochę zrobiły pod tymi belkami.
dużo lżejsze są te widły od tych, co miałem tamte pierwsze. A te wielkie jak miałeś, nie? Znaczy te ogólnie są tak samo szerokie, ale są dużo lżejsze, fajnie. A co kupujesz teraz? Jaką maszynę? Znaczy na razie tą halę będziemy stawiać. Mała droga? Ile wyniesie? Ciężko powiedzieć, bo zależy jaką dachę. Ale ile szacujesz? Tak średnio, ogólnie w jakich kosztach? Ogólnie tak. W jakich kosztach chciałbyś się zamknąć? Zamkniemy się prawdopodobnie, bo potrzebujemy blachę na tą wiatę, co mamy, na obicie i do tej nowej, nie? A skąd bierzesz blachę? Chyba z Goleniowa weźmiemy. W Goleniowie gdzieś tam dzwoniliśmy. To dosyć dobrze cenowo wychodzi, dosyć gruba, dobra blacha falowana. Ja chcę falowaną i bordową blachę. Ewentualnie tak o po prostu, żeby była i maszyny, żebym sobie mógł czasem schować. Ale taka wiata, jaką chcemy postawić, to już się pomieści wszystko. Ogólnie tam był przejazd. Zabrać, nie. Właśnie nikt nie pozwolił mu tego rozebrać. Dlaczego nie każą mu tego przywrócić? Nie wiem, oni się gryzą coś tam. Nie rozumiem tego, ja bym go tak tam cisnął. Ślizgamy się. Poryje im trochę. Siemka, z tej strony Piotrek. Dzisiaj mamy godzinę. Jest godzina 7:44, dobrze pokazuję tutaj. I jedziemy za Wiścianko. Tutaj, jak się dowiedziałem, mogę wyłączyć. Dopiero na 350 godzin jest przegląd. O, już sobie tutaj. Jak jest zimny, to jakoś nie wiem. To jest ogólnie normalne, to w każdym ciągniku CNH, czy to na dynamiku, czy na autokomandzie, tak jakby po odpaleniu, jak to jest zimne, to nie wiem, jak to określić. Może nie to, że taki po prostu jest dziwny dźwięk, jakby tak tłoczyło zimny olej. Jadę, jak widzicie, tę szóstką, siano załadowane, dlatego nie muszę zakładać tura. Drugi kurs będę miał z podwórka. O, to jak widzicie, mi się świeciła kontrolka, bo stał krzywo i pokazywało, że jest mało płynu hamulcowego. Ale już jest, jak stoi prosto, to nic takiego nie wyświetla. No więc ja podjeżdżam pod przyczepę, podpinam hamulce, więc chwilę będę musiał poczekać, aż cały układ się tam nabije, wiadomo. I lecim. Mamy sianko tegoroczne na przyczepie. Patrzę, czy nie muszę jeszcze jakiegoś pasa dać może. Ale wydaje mi się, że jest ok.
przymroziło trochę, widać dzisiaj w nocy delikatnie. Tutaj podłokietnik opuścić i zagłówek mogę przesunąć. Jest ok. Muszę opuścić sobie zaczep na pewno, bo miałem ustawiony zaczep pod wał. Dobra, więc ja zaczepiam tutaj wszystko i widzimy się później. No więc już dojeżdżam do drogi. Oczywiście na głośnikach. Pierwszy raz wycieraczki z tyłu użyłam w życiu w tym ciągniku. Na głośnikach oczywiście składanka od Agro Rolnych. Pokręcili teraz tutaj ten wyjazd, te wysepki, nie wiadomo po co porobili. Kogociki oczywiście. Jadę sobie na razie w manualu, bo nie chcę go na obrotach przeciągać, póki jest zimny. Na spokojnie sobie jadę. Naprawdę taki był plan, żeby być tam o 8. Ale dobra. Ogólnie jeśli chodzi o wilgotność sianka, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Bo ogólnie te belki, które leżały, jakaś tam resztka drugiego pokosu, co leżała jeszcze u nas tutaj na podwórku, można powiedzieć, no to to zostawiliśmy, bo to było takie, co było bardziej mokre. W tej chwili ma około 15%. Tak, znaczy do 15%. A to co ściągnąłem z poda wczoraj, co wam nagrywałem za ładunek, to miało LO, czyli poniżej 8% w środku. Więc może nie wyglądało z zewnątrz, ale było bardzo suche. Jest bardzo nierówna ta droga. Widać, że ten, że jest mróz. Idzie nawet na takich obrotach 1200-1300 się rozpędza. Wejść zaraz na lekcje zdalne. Wjeżdżam na wagę.
Ale to jest tego pyłu. Nie wiem teraz, czy to z peletu, czy z czego ten pył. I zaraz zobaczymy, ile to waży bez tura. Teraz zestaw, więc tur tam powiedzmy 600 kg mógł ważyć. To powiem wam, że naprawdę ciężkie siano musi być. Bo rzadko kiedy osiągałem 22 tony cały zestaw, nawet jak był ciągnik z turem. No ciekawe, ile wyjdzie średnia z beli. Szczytarę będę musiał zrobić, bo nie byłem bez tura tu jeszcze nigdy tym ciągnikiem. Dobra, i podjeżdżam do rozładunku. Już jak widzicie, jestem rozładowany. I zobaczymy, jaka waga. Ciągnik obstawiam 7,5 tony. Tak jak teraz, bo mamy pół baku, nie mamy tura, ciągnik 7,5 tony. A przyczepa nie pamiętam, ile waży. Ile ciągnik? 7,440. A może troszkę mniej, jak pół baku mamy. A tara 11,770. Nie, 11,740. Dobra. Jadę teraz po te parę belek jeszcze do domu i przywiozę już. Kompletnie nie, ani jednej nie będę miał. Jedną rozwaloną tylko. Ale i nie ten, bo czasem się siano przydaje. Tak troszkę, żeby sobie wziąć. Czy to nawet dla psa do budy, czy co. Nie ma co gonić po takiej drodze. Teraz nie będziecie nic widzieć pewnie pod światło. Dobra, to najwyżej zacznę nagrywać jak ten. Jak z powrotem będę na drodze dobrej. Thank you.
Już dojechałem. Tę szóstkę zostawiam tutaj przy podwórku, od razu sobie załaduję. Idę teraz po piątkę. Nawet 10 bel nie będzie. No, tak cię zestawik prezentuje. No, ładujemy sianka. Tutaj mam lekcję odpaloną, trochę przyciszę, żeby nie przeszkadzało w odcinku. No widzę, tak jak wczoraj założyłem te z Sonarolu, bo tamte starsze mam przy odpiętym turze od te szóstki. Ale ogólnie te Sonarolu wolę, bo są lżejsze dużo. To już mówiłem wczoraj. No i wiadomo, nowe to ładniejsze. Ciszę, bo GoPro tak dobrze dźwięk wyłapuje, że ostatnio ten musiałem wyciszać filmik, bo prawa autorskie, coś tam leciało w radiu akurat takiego. Posprzątane. Trzeba iść odstawić tę piątkę i jechać.